Zastanawiałam się, od czego zacząć nowego vloga, zatem dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Podzielę się z Wami moją apteczką i moimi nowymi zainteresowaniami. Zaczniemy tutaj od magicznego kalendarium. Jest to opis na każdy dzień porad, rytuałów, jakichś zastosowań, ziół, wszystkiego, co nasze babki i prababki używały. Tu jest zamieszczone i można z tej wiedzy korzystać. Super sprawa, na każdy dzień sobie czytam i mogę coś nowego odkryć. Kolejna moja książka są to rytuały ochronne na klątwy i uroki, bo mało kto sobie zdaje sprawę, że ludzie na nas rzucają uroki, czasami mimowolnie, czasami specjalnie. I tutaj jest, tak jak pisze, sekrety rosyjskiej uzdrowicielki, tak zwanej babuszki. I tutaj mamy, jak się chronić. Kolejna rzecz, to jest tak jakby podstawa tego, czym się teraz interesuję, są to zasady Wicca, wprowadzenie i na czym ta cała zabawa polega, na czym polega nasza prawiara. Super sprawa, bardzo opisane szczegółowo wszystko. Często do tej książki wracam, bo jest w niej nagromadzona ogromna wiedza i ciężko jest wszystko spamiętać. Kolejna rzecz jest to sekretnik współczesnej czarownicy. I tu po prostu od A do Z mam wszystko opisane. Różdżki magiczne, jak widzicie. Wszystko. Magia królestwa roślin, znaczenie znaków zodiaku, ołtarz, jak powinien być zbudowany, z czego powinien się składać. No wszystko, co współczesna czarownica powinna wiedzieć. Kolejna rzecz. Są to amulety, zaklęcia i rytuały białej magii, haitańskie hudu. Tej książki jeszcze nie czytałam, zainteresowała mnie. Kupiłam ją z eBaya chyba za 2 funty, nie pamiętam. I ciekawa jestem, na czym to haitańskie hudu polega i czy ma coś wspólnego z naszą rodzimą wiarą, Słowian, Celtów, czy Wikingów. Zobaczymy. Kolejna sprawa jest to Moon Journal, czyli księżycowy pamiętnik. Fajnie jest opisane dokładnie całe działanie księżyca, poszczególne fazy, jak wchodzą w poszczególny zodiak, po prostu wszystko. Można swoje notatki też robić. Tutaj można sobie dokładnie się dowiedzieć, jak w poszczególnym dniu miesiąca, jak księżyc się będzie zachowywał i jaki ma na nas wpływ. Świetna sprawa. No i to jest ta książka, którą Wam pokazywałam ostatnio, czyli te, jak robić olejki, zapachy, kadzidła i tak dalej. To już Wam o tym mówiłam. I tu mam jeszcze jedną sprawę. W którą to stronę? W tą. Jest to Atlas Amuletów i Talizmanów. To jest coś, witchcraft tak zwany, coś, co ja lubię robić. I mam tutaj krok po kroku, jak robić amulety i również co one oznaczają. Także super sprawa, różne ćwiczenia, wszystkie opisane mam, kamienie przynoszące szczęście bądź nieszczęście, wszystkie czakry, wszystko co jest też, karty tarota mam opisane, także nie muszę kupować poszczególnych książek, na przykład o tarocie, wszystko tu jest. Tworzenie, tak jak widać, amuletów i talizmanów, różnego rodzaju łapacze snów i tak dalej. Fajna książka dla tych, którzy się bawią w takie rzeczy, a ja się bawię w takie rzeczy ostatnio na całego. Także tak wygląda moja biblioteczka na teraz. A tu jeszcze kończę książkę, dzisiaj mam do skończenia, bo już dawno ją zaczęłam. A w konopiach strach o genezie marihuany. Super opisana książka, super wszystko wyjaśnia. Doskonała dla tych, którzy nie mają bladego pojęcia. Ale dla tych, co mają pojęcie, można swoją wiedzę uzupełnić, fajne naukowe fakty. Także polecam. Wróciłam z pracy. Poniedziałek. Ciężki poniedziałek, bo jak się ma prawie 3 tygodnie urlopu, to ciężko wrócić do hałaśliwej szkoły. Ale na szczęście poniedziałek okazał się być fajnym poniedziałkiem, bo dostałam jeszcze kilka zaległych prezentów świątecznych, ponieważ przez to, że tą szkołę zamknęli wcześniej o 2 dni u nas,
To nie wszyscy sobie po prostu zdążyli wszystkie prezenty przekazać. Pokażę Wam, co dostałam. Dostałam State Baker. Na początku myślałam, że są to perfumy, ale to nie są perfumy. Jest to Body Shimmer Spray, czyli jest to błyszczyk do ciała z lokatem. Nie wiem, czy tak będzie widać przy tym świetle. O, teraz coś tam widać. Pięknie pachnie, jest to perfumowane i się błyszczy. Super. Ale mi się to podoba. Ale obłędnie pachnie. Ja bardzo lubię tego Teda Bakera. Nieraz kupuję UCI te perfumiki. One są naprawdę... W takich samych butelkach są perfumy, tylko przeźroczystych. Dobra, dostałam jeszcze oczywiście skarpecie, dwie pary. To jest od mojej superwizorki w pracy, czyli jakby kierowniczki, o, w ten sposób. I dostałam jeszcze zeszycik. Taki, ponieważ ja jestem analogowa, nie cyfrowa. Ja lubię wszystko notować normalnie na papierze, jak to bywało za starych czasów, więc mi się to na pewno przyda. Będę mogła sobie tu zapisywać pomysły na nowe vlogi. I dostałam jeszcze jeden prezent. To są ciasteczka z Marka i Spencera od naszego głównego bossa, który niestety nas opuszcza w tym roku. Będzie nam się zmieniał nasz główny manager. I przyjdzie ktoś nowy, zobaczymy, kto nas przygarnie. Także co roku nam coś fajnego kupuje, a w tym roku belgijska kolekcja czekoladek z Marka i Spencera. No nie wiem, kiedy my to zjemy, bo to jest ponad kilogram, ale niech sobie leżą. Miło, miło, że pamiętał. Także taki poniedziałek. No i tyle w zasadzie. Pokazywanie. Jest kolejny dzień, wróciłam z pracy, wtorek, ale mam kolejne prezenty jeszcze, takie świąteczno-poświąteczne. I tym razem dostałam z The Body Shopu mgiełkę do ciała grejpfrutową. Taka jest mgiełka, pięknie pachnie, soczyście, będzie na wiosnę super. I dostałam z Body Shopu masełko do ciała i to jest masełko mango. Także nie wiem, chyba w Polsce macie już The Body Shop. Jak ja wyjeżdżałam, to 10 lat temu The Body Shopu nie było. Także masełko jest po prostu... To pachnie obłędnie. Także takie to bonusy, jak się pracuje w szkole i się zna dużo ludzi się przewija. Zawsze ktoś coś podrzuci. Ale jeszcze Wam pokażę dwie rzeczy, które mi dzisiaj przyszły. Jestem poubierana, bo wróciłam z pracy i było włączone ogrzewanie. Teraz dopiero włączyłam i się nagrzewa powoli. Dostałam, przyszły mi dwie na poduszki osłonki, bo ja uwielbiam. Tym razem jest to sowa, razy dwa. I jeszcze mi przyszedł, bo zapomniałam nawet, że zamówiłam łowca snów, razy dwa. Zaraz uprasuję i oblekę poduszki na nowo. Także tyle z update'ów z dnia dzisiejszego. Wstawiłam zupę w moim slow cookerze ogórkową. Ma się robić przez 12 godzin, więc zobaczymy, jaka wyjdzie. Robiłam rosół przez 12 godzin i wyszedł obłędny. I teraz czas na ogórkową. Jutro się Wam pochwalę rezultatem, jak wychodzi ogórkowa ze slow cookera. Slow cooker, czyli w Polsce, jak się nie mylę, to jest wolnowar. Tak przeczytałam na internecie, bo do tego słowa nie znałam wcześniej, bo za moich czasów nie było slow cookerów w Polsce, więc przekonamy się, czy zupa z wolnowaru jest równie dobra jak zupa zwykła, a może lepsza. To Wam już jeszcze pokażę, jak Wam tak naopowiadałam o tym moim wolnowarze, krokpocie inaczej rzecz biorąc, bo to jest slow cooker, ale krokpot to jest ten oryginalny. Więc tak, zupa jest wrzucona, wszystko jest wrzucone, Wam tu otworzę. Wszystko tu jest. I tutaj pietruszka, marchewka, wielka knaga, kurczaka, starte ogóry. No wszystko, wszystko, przyprawy, a 4 łyżki ryżu. I to, tak, to się tak waży w zasadzie. No nie wiem, jak to powiedzieć, to się nie gotuje. Tylko jeszcze zostało, jak widać, 8 godzin, 28 minut. I to wszystko się będzie tak powoli robić.
Rosół wyszedł przecudny, mięso było idealnie ugotowane i sekret tego gara jest taki, że nie ucieka nic na zewnątrz, wszystko zostaje w środku. I to wolne gotowanie powoduje, że te składniki wszystkie najlepsze, one się jakby, nie wiem, nie zabijają, one wszystkie zostają w środku właśnie w tej zupie. Więc zaczyna pachnieć ogórkami, więc jest dobrze. A co jeszcze chciałam pokazać? A, tu mam dla Arka ugotowane pierogi, ale pod folią, żeby nie wyschły. To są pierogi robione przez nas z fetą, szpinakiem, suszonymi pomidorami, czosnkiem, posypane parmezanem i polane oliwą z oliwek. Więc taki obiadek dzisiaj dla Arka, jak wróci, swojski bardzo. No i to na razie tyle. O, tu widzicie, porozwalane wszystko, bo ja też robiłam surówkę z marchewki i z jabłka. Także tak to wygląda na tą chwilę. Jutro rano Wam pokażę gotową zupkę i opowiem, jak smakuje. Zupa się zrobiła, tyle godzin się gotowała. Dałam tylko 4 małe łyżki ryżu i zobaczcie, jak ten ryż się tutaj rozgotował fajnie. Zupa przepyszna, jest tak aromatyczna, tuściutka, wielka knaga w środku. Także obiad gotowy, przez noc się zrobił, wracam z pracy, zupa gotowa. Nie muszę oślęcić przy garach. Teraz ta zupa pewnie będzie na 2 dni, więc znowu jutro sobie pokroję rzeczy, wrzucę i tym razem zrobię barszcz ukraiński, tak myślę. Także tyle z nowości dnia dzisiejszego. Ja już w nowej odsłonie kolejnego dnia. Ten vlog będzie vlogiem pokazywania. Właśnie dotarł do mnie album ze świąt, który zamówiłam, już kiedyś o tym mówiłam. To jest album, wybrałam zdjęcia z tegorocznych świąt. I tutaj właśnie zamieściłam różnego rodzaju, pamiątka fajna, już mamy też z zeszłego roku, także będzie co wspominać, ale chciałam pokazać, pierwszy raz zamówiłam, czy album nie pierwszy raz, zamówiłam album, zdjęcia osobno i zamówiłam jeszcze tym razem pierwszy raz magnesy na lodówkę i zobaczcie. I te magnesy wyglądają super. Naprawdę, powiem Wam, że jakość i w ogóle to jest, one są takie naprawdę spore. No zobaczcie, jaka jest moja ręka. To jest spory magnes. O, one się fajnie tutaj przyczepiają do lodówki. I 3 takie magnesy płacę 5 funtów, więc to nie jest dużo. No, wygląda super. No i tak co jakiś czas, co 2-3 miesiące sobie zmienić wystawkę i magnesy i tak zostają na pamiątkę. Myślę, że to jest spoko. I znowu przenosimy się do innej scenerii. Kolejny dzień, tym razem piątek po południu. Tak jak powiedziałam, jest to vlog, w którym pokazuję, co dostałam, co im przychodzą jeszcze prezenty jakby ponoworoczne, poświąteczne. Tym razem chciałam Wam tutaj pokazać już taki wisiorek mi przyszedł właśnie z eBaya. O, on w ten sposób jest półksiężyc i gwiazdka. Teraz takie rzeczy modne, więc zamówiłam, nawet szybko przyszło w ciągu 3 dni, także całkiem spoko, że Wam pokażę. Zamawiałam to już jakiś czas temu. Przed świętami w zasadzie, to jest z Avonu, bo ja lubię tę biżuterię z Avonu, ponieważ można się w niej kąpać i z nią się nic nie dzieje, jest hypoalergiczna i naprawdę jest warta polecenia. Jest to taki wisiorek, tylko który zawiera półksiężyc z cyrkoniami, piórko, tu mamy szczałę, Hamza Hand oraz gwiazdka, wszystkie znaki. Na szczęście na nowy rok. Mam nadzieję, że będzie mi długo służył. Będzie powiedzieć, że Wam fajnie się prezentował na jakimś golfie albo na jakiejś bluzce jednolitej. Teraz są modne takie motywy, więc i tylko 4 funty, przez co nas 12, więc całkiem spoko. No i tyle na dzisiaj. Już siedzę sobie po pracy, jak widać w piżamce, w wygodnej, luźnej. Czekam na Arka. I w końcu relaks, bo co? Bo dzisiaj bardzo wcześnie byłam w pracy, 7:30. Zastępuję kierowniczkę, która wczoraj miała prawie udar, czy atak serca, nie wiem dokładnie. Zabrał ją pogotowie ze szkoły do szpitala i tymczasem robię jej robotę, z czego się cieszę, bo w przyszłym miesiącu będzie ekstra kasa. Także tyle, do zobaczenia za chwilę. Pokażę Wam jeszcze jedną paczkę, ale to już będzie jutro w tym vlogu. I na tym będziemy kończyli tego vloga. Takiego zakupowego. Nowy dzień, nowa ja. Witam wszystkich i już kończę tego vloga, obiecuję. Ostatnie zakupy Wam pokażę, bo no, jest tego troszkę. Ale dobra, zaczniemy od
mojej nowości, którą dzisiaj mi mój kochany mąż zasponsorował. Jest to butelka na wodę Brita. Jak można się domyślić, jest to butelka. Ona jest z plastiku, nie ze szkła, to jest ten plastik zdrowy. I ta butelka polega na tym, że wkłada się do niej filtr. Wkłada się filtr, już Wam pokażę gdzie. To się odkręca. Wkłada się filtr. Zakręcamy. I woda do tej butelki, do tej butelki wlewa się wodę, która się automatycznie filtruje i jest czysta. Więc gdziekolwiek jesteśmy, jeżeli nie mamy dostępu do czystej wody, znaczy pitnej czystej wody oczywiście, wlewamy sobie i mamy na bieżąco czystą. Nie musimy tego wielkiego dzbanka, który mamy w domu, ze sobą nosić, nigdzie ani wozić, więc to jest super sprawa. Z butelką jest jeden ten wkład. I teraz promocja akurat była na te butelki, bo razem z tym jednym wkładem z 15 funtów na 10, także się opłacało. A same filtry, chyba 3 filtry kosztują 5 funtów, jak się nie myślę, no ale to starczy na miesiąc, więc dopiero przy miesiącu sobie dokupię 3 filtry. Więc to jest zakup noworoczny, bardzo zdrowy i przydatny, tym bardziej, że w szkole non-stop piję wodę, a ta woda w kranie w szkole, jej nie ufam, dlatego wolę przynosić swoją z domu, a teraz już będę mogła sobie używać szkolnej wody z kranu, także super. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, i tu chciałam podziękować rodzicom, dzięki rodzice, to jest książka, którą podali przez Michała dla mnie, Leniwa żona. Ci, co są z Polski, to pewnie wiedzą, o co chodzi. Jest to książka Soni Bohosiewicz, jest to książka kucharska z deserami. O, tu jest wszystko na słodko, jest przepięknie wydana, jest przepiękne są w środku fotografie, więc na pewno długo mi to będzie służyło i są fajne, proste przepisy. Dzisiaj będę robić ciastka Kaśki, tak zwane z mleczka skondensowanego oraz płatków kukurydzianych. Także super, bardzo się cieszę. Co weekend będę coś nowego robić. Bardzo, bardzo fajna książka. I jeszcze Wam chciałam pokazać. O, byliśmy w polskim sklepie i nakupiłam sobie herbat. Dlatego nakupiłam herbat, ponieważ teraz ja bardzo, bardzo dużo piję herbat. Pogoda jest taka, że się pić chce te herbaty, żeby się rozgrzać. A poza tym ja bardzo lubię herbatę. Zatem tutaj mamy skrzyp z Malwy. Wszystkie herbaty w cenie 50 pensów dzisiaj, więc wzięłam dużo. Tu mamy herbatkę Liptona, biała herbata z granatem. Tu mamy kolejny Lipton i tutaj pisze Russian Grey, czyli to jest to Earl Grey z nutą cytryny. Tutaj mamy zdecydowany Earl Grey, a nie, to jest to samo, sorry, to jest to samo, to wzięłam dwa razy, bo sobie jedną wezmę do pracy. Co jest śmieszne, w Anglii nie ma tych herbat, tu normalnie na półkach, one są tylko w polskim sklepie, a w ogóle są po angielsku, jest wszystko napisane. Zabawna sprawa, to wezmę do pracy. Tu mam właśnie Russian Earl Grey. Trzy razy mam aż, aha, no i super, bo ja kocham Earl Grey, a jeszcze jak jest wzbogacony cytryną, no to już w ogóle. To wzięłam sobie trzy. I tu sobie wzięłam z herbapolu herbaciany ogród i jest to aronia, bo w okresie zimowym picie aronii albo porzeczki, albo dzikiej róży jest bardzo, bardzo wskazane, bo zdrowe dostarcza nam dużo tego, czego potrzebujemy. I tu jeszcze sobie wzięłam z Liptona, to są te wszystko piramidki, żywiołowy, głęboki aromat. Jest to herbata czarna. Tak. Także taka, która będzie, jak to powiedzieć, po pracy stawiała na nogi, ponieważ ja piję kawę, ale nie za często, a herbaty piję dużo. Sobie tu poprawię ten mój naszyjnik, który Wam prezentowałam przed chwilą. O, tak. Bardzo ładnie. Dobra. No i zostało mi, aha, jeszcze więcej mi zostało. Jeszcze jak byliśmy dzisiaj na Shipley, wpadliśmy do charity shopów, do charityaków. I zobaczcie, co mi się udało wyhaczyć. Za 3,99 bluzeczka Hollistera. Po prostu, jak to się mówi, brand new. Nic nie zużyta, niechodzona, niezmechacona. Super, bardzo się cieszę. Do jeansów akurat. Fajnie. Co to mi się jeszcze? To sobie wzięłam taki zwykły sweter. On 3 funty kosztował. I też właśnie jak nowy. Jest to papaja. Jest to seria robiona dla Matalana. Matalan... jak ktoś nie wie, jest to sklep odzieżowy tutaj z troszkę lepszą jakością niż w Primarku. Również bardzo, bardzo popularny sklep, ale ja z drugiej ręki kupiłam taki szary sweter, czy nawet na bluzkę, czy bez. Fajny z takim dekoltem, więc będą ładnie wszystko wyglądały zawsze naszyjniki.
Kolor nieinwazyjny. Dobra, teraz mam troszkę bardziej inwazyjny kolor. Jest to Polar. I tak samo z drugiej ręki używany z Mountain Warehouse. 3,95 za niego zapłaciłam. O, żeby tu pokazać, żeby nie było. Totalnie nieużywany. No, nówka sztuka, no, rękawki, wszystko nowiuteńkie. Także taki kolorek niebieski. Fajny, no bo wiecie, wy wiecie, że Polar to jest moja druga skóra. Szczególnie w tej części Anki to jest wszystkich druga skóra, więc Polarów nigdy za wiele, a po co przepłacać za pełną cenę, jak można dostać z drugiej ręki w idealnym stanie. Dobra, nie chcę Was zanudzać, ale jeszcze muszę Wam zaprezentować rzecz ostatnią, którą dzisiaj przyniosła nam Pani Listonoszka. I co się okazało, Pani Listonoszka okazała się być polską dziewczyną, na dodatek koleżanką Arka. Także jaki ten świat jest mały, nie? Przyszedł mi dzisiaj Glossy Box styczniowy, jak pamiętamy, co miesiąc sobie je zamawiam. Ja już go wcześniej otwierałam, więc będę Wam po prostu pokazywać, co jest w środku. A więc tak, płyn mikroarny, czyli do zmywania makijażu, jest to detox, czyli oczyszczający i zawiera on aloes, zieloną herbatę, malinę, cytrynę oraz secz. Co to jest po polsku? Ja zapomniałam znowu. Jakieś zioło, no nieważne. W każdym bądź razie ma działać oczyszczająco i detoksująco na skórę. I to jest pełna wersja. Do tego Strawberry Booster, czyli jest to tak jakby olejek. I jest to serum wykonane z pestek truskawek, które ma nadać skórze piękności i można go stosować bezpośrednio na skórę jako krem albo serum, a można go stosować jako dwie krople dodatek do podkładu, do kremu, do fluidu, także to jest super. Był również batonik tym razem, jest to batonik wegański, kakao i pomarańcza, coś na ząb będziemy mieli. I tutaj mamy z Bazy, to się czyta Bazy? Nie jestem pewna. Wyrywaczka. A co za tym idzie? Coś, co każda kobieta ma, jest to penseta. Penseta i ta penseta jest warta normalnie w sklepie 15 funtów. Także super sprawa. Bardzo jestem z niej zadowolona, bo sama bym nie wydała 15 funtów na pensetę. Był tutaj jeszcze żel do brwi, przezroczysty, do układania brwi, no ale że ja, moje brwi, jak widać, one są, nie, one nie istnieją, one są po prostu malowane co rano, więc ten żel dam Ucja, jak nie, to będę trzymała, może przyda się komuś, kto komuś dam kiedyś w prezencie. I sam ten żel, już Wam powiem, on też nie jest za tani, bo on normalnie w sklepie kosztuje 15 funtów, więc to nie są tanie rzeczy. Dobra, i na końcu jeszcze tutaj co dali, jest to CBD Oil, czyli maseczka z wyciągu z marihuany. Super sprawa, jest to maseczka ta nakładana w papierku, ale zawsze w niej zostaje coś na dole. Ja tej końcówki nie wyrzucam, tylko potem po prostu nakładam na twarz normalnie jak żel albo krem. Także tak się przedstawia teraz pudełko. Wszystkie produkty są warte ponad 60 funtów, tak jak mówiłam, w normalnej sklepowej cenie, a ja za nie płacę 8,50 miesięcznie, więc kto ma możliwość być glossy, zamówić sobie Glossy Box, bardzo polecam, bo to naprawdę warte, jeżeli ktoś lubi kosmetyki, tak jak ja. Dobra, no i to już naprawdę wszystko, nic więcej nie kupiłam, bo styczeń miesiącem oszczędzania, bo po świętach to nie bardzo kasa jest, no ale dobra. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie moich zakupów i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Może już troszkę ciekawszy, może gdzieś ruszymy Dubska i pooglądamy coś ciekawego, bo jak na razie pogoda jest okropna, wieje, jest szaro, pada, no bez nadzieja ogólnie rzecz biorąc, ale może za tydzień się poprawi i ruszymy gdzieś w teren. Zatem do zobaczenia!